Jest to być może nawet połączenie dla Was wyjątkowe, tej osoby. To może być ktoś dla Was bardzo bliski. Tu w lewej dłoni trzyma świat, kulę, czyli te możliwości, które ma. Wy tutaj trzymacie wagę. Tu jest berło, a tu jest miecz, sprawiedliwość. No piękne karty, piękne. I powiem Wam, że to jest ktoś dla Was ważny, a jeśli nie, to spotkacie kogoś takiego w kwietniu. Natomiast Wasze obawy lub nadzieje, no to są właśnie ta czwórka kielichów. I ta czwórka kielichów mówi nam, że jesteśmy zamknięci w sobie, nie otwieramy się na uczucia, mimo że do tej pełni szczęścia brakuje nam tego jednego kielicha, a my nie otwieramy się na niego. My wiemy, w którym kierunku można rękę po niego wyciągnąć, ale my jej nie wyciągamy. Jesteśmy przez to smutni. Jesteśmy zamknięci w sobie, jesteśmy też poranieni, bo mamy te trzy kielichy w sercu, jednak brakuje nam tego, tej pełni tego szczęścia. I my wiemy, gdzie ona jest, tylko ona jest w naszych marzeniach. Zobaczcie, ten czwarty kielich jest w chmurce. To jest po prostu karta takiego smutku. To jest też monotonia. To jest rozczarowanie. Więc być może, że tutaj te kielichy przeszły nam gdzieś koło nosa, bo ta karta jest tutaj na tym ciężarze, który dźwigamy. I mimo tego, że sprawiedliwi jesteśmy, robimy tak, jak nam sumienie mówi. Bo waga to ma, to jest, ma wbudowany system i ona intuicyjnie podejmuje nie jak czuje, tylko jak jej sumienie podpowiada, najbardziej sprawiedliwie jak może. To jest piękne, to jest bardzo ładne czytanie. Ja widzę tutaj dużo smutku nawet w tym czytaniu, mimo możliwości, które są, bo są duże i to jest praca, dużo możliwości na pracę, na karierę, na zawodową karierę i tak dalej, ale smutek jest, niezadowolenie. Tym bardziej, że ten wisielec tutaj w głowie jest. Wy widzicie, że mimo, że macie te możliwości, wy nie posuwacie się naprzód. I ta czwórka tych kielichów dodatkowo jeszcze mówi o tym, że te kielichy po prostu no gdzieś tutaj mają dla Was wielkie znaczenie i Wy wiecie, czujecie, że nie zostały wykorzystane, a może nawet macie możliwość wykorzystania tych kielichów i w pełni być szczęśliwym, ale nie robicie tego poprzez tą sprawiedliwość, którą macie w sobie. Poprzez ten racjonalizm, który po prostu przez Was przechodzi, przerasta Was i być może, że przez tą sprawiedliwość nie możecie tej ręki wyciągnąć po tego kielicha, bo to Wam nie da spokoju. Wy jesteście bardziej racjonalni, sprawiedliwi niż jesteście w stanie podążać za tymi kielichami, tak jak na przykład znaki wodne, tak? Które czują i cały czas kierują się i podążają za kielichami, za tym, co czują. No piękne macie czytanie. Zresztą waga jest z trygonu powietrza, to jest myślenie, myślenie jeszcze raz. Intuicja też, owszem, ale myślenie logiczne, analizowanie, to jest przede wszystkim intelekt, jak najbardziej. No piękne czytanie, ja tutaj się trochę rozciągłam z tym czytaniem, ale chciałabym tak właśnie na spokojnie wszystkie filmy Wam nagrywać, żebyście rozumieli czytanie i to by się musiało wydłużać ten filmik, więc na to tasowanie, na to też szkoda czasu. Ale okej, dobra, tak chcieliście, tak jest.
I gwiazda, patrzcie, jest rezultatem czytania jest gwiazda, więc znowu sprawiedliwość. Patrzcie, sprawiedliwe uczynki mówią o tym, że jedną nogą jesteście w tej wodzie, czyli w tych uczuciach, bo woda to są uczucia, a jedną nogą jesteście na ziemi, więc wy nie jesteście w chmurach, wy jesteście zupełnie tutaj wypośrodkowani, ale dopisuje wam gwiazda, szczęście. Ona mówi, ta karta też, o sukcesie, o zwycięstwie. Więc to jest zapowiedź takiego wypoczynku, spokoju. Nawet po ciężkich okresach przyświeca nam gwiazda, więc dojdziemy do tego punktu szczęśliwości, bo gwiazda nas o tym zapewnia. Być może, że tutaj kogoś, kogo poznamy, po wszelkich przemyśleniach, po wszelkich trudach, po tym wszystkim, co was tutaj przyblokuje, bo sprawiedliwość po prostu wam nie da pójść naprzód, a wy jednak może tak zrobicie. Albo wykaraskacie się tutaj z tych wszystkich ciężkości, które macie, i przyświeci wam gwiazda. Mimo wszystko, wy się będziecie czuli wolni, spełnieni. Macie pracę, więc tutaj poświęcacie ten miesiąc pracy, bo dużo smutku jest tutaj, jeśli chodzi o uczucia, głębokich wrażeń, zawieszenia, przemyśleń i w końcu wy dochodzicie do takiego wniosku, że wam jest tak dobrze, że tak miało być. Ta gwiazda jest zapewniająca sukces, zapewniająca szczęście, odpoczynek po tych wszystkich ciężkich tutaj drogach, które już macie za sobą. Praktycznie nawet to czytanie o tym mówi. Że mieliście tutaj problemy jakieś, ale dochodzicie do końca drogi i jesteście szczęśliwi. Ta gwiazda mówi o takim przyciemnionym niebie, bo nie można powiedzieć, że to jest jasność bijąca taka jak słońce, ale ona zapewnia wam sukces, mimo wszystko. Jeszcze takie trochę ciemne są te tła, po których tutaj się po prostu jakby przemieszczacie, ale wy widzicie ten koniec. I to jest najważniejsze, to światełko. Gwiazda też jest symbolem miłości platonicznej, także może taki być też tutaj rezultat tego czytania, że w końcu kończycie na miłości, która jest platoniczna i macie ją w sercu i tylko dla siebie, ale ona jednak nie jest do końca spełniona, ponieważ no, miłość platoniczna to wiadomo co to jest i macie ją w sobie. Ona nie umiera, ta miłość, ona jest, ale to jest tylko dla was i ona jest w was. Ta karta o tym też świadczy. Dobrze, kochani wagi, moje drogie. Myślę, że tutaj dość wyczerpująco powiedziałam, ale jeśli to nie rezonuje gdzieś tam dla was i nie będzie pasowało do waszych rzeczywistych zdarzeń, co jeszcze chciałam dodać, że wy dochodzicie do tego, końca tej drogi do gwiazdy, być może nawet i w maju, i w czerwcu. To niekoniecznie się dla was zakończy w kwietniu. Tu się coś na pewno ciągnie i jest. To wszystko ciężkie, co macie. Ale, tak jak mówiłam, że to są arkana wielkie i ten wisielec również może być dłużej. Bo dlatego, że to są arkana wielkie i ta sprawiedliwość, która ciąży, to też i ten cesarz i to zmartwychwstanie, ta potrzeba zmian, to może się przeciągnąć do miesiąca maja i nawet dalej, dlatego że to są arkana wielkie, więc miejcie to na uwadze, a dla niektórych to akurat już ta gwiazda zaświeci właśnie w kwietniu, na koniec samego miesiąca, bo to jest koniec czytania, czego wam bardzo życzę, wagi, bo tutaj jest coś ciężkiego i coś, co macie bardzo jakby maglujecie mocno w głowie, bo wagi mają to do siebie, one tak bardzo szalują wszystko i no piękne czytanie, wzruszające powiedziałabym. Jest tu dużo przemyśleń, dużo smutku. To jest nawet karma, bym powiedziała.
I powiem Wam, że życzę Wam właśnie tego przebicia się przez te błąkające się, zmagające się gdzieś tutaj zdarzenia, które macie, i wyjścia na swoje jak najszybciej. I oby ta gwiazda okazała się dla Was słońcem. Tego Wam życzę z całego serca wagi. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i słuchanie, za komentowanie filmów, a przede wszystkim za to, że jesteście. To jest dla mnie najważniejsze. Że komunikujecie się ze mną. Ja się bardzo z tego cieszę. Kiedy tylko mam wolną chwilę, to tam odpisuję. Z Wami koresponduję. Bardzo mnie to cieszy. Piszcie, czy to pasuje, to czytanie, może chociaż po części, albo jakaś jedna karta da Wam informacje, które trafią do Was akurat głęboko gdzieś. Także zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania filmów. Zapraszam Was również do, po prostu możecie nawet pisać mi o miesiącach poprzednich, jak Wam się tam, czy się sprawdziło, czy nie. No, życzę Wam w każdym razie wszystkiego dobrego, wagi. Jesteście tutaj zupełnie sobą w tym kwietniu, w tym miesiącu kwietniu, w tym kwietniowym, takim wiosennym jakimś czasie. Jesteście zupełnie sobą. Jesteście w swoim żywiole, ponieważ to jest dla Was takie wszystko przemyślenia. Dlatego mówię, to może dłużej trwać, tym bardziej, że to jest dla Was czytanie, dla wag, które w ogóle jeszcze dłużej wszystko, że tak powiem, analizują, jeszcze mocniej niż jakikolwiek inny znak, który by tutaj miał to czytanie. Więc to może potrwać dłużej. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam naprawdę spełnienia pod każdym względem i życzę Wam tutaj zamiast tej gwiazdy, która mówi o sukcesie pewnym, dodatkowo jeszcze słoneczka Wam życzę, żebyście mieli z tego radość, i życzę naprawdę wszystkiego najlepszego i serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu, gwiazdy moje. Do usłyszenia, pa!